Zdawałoby się, że czasy, w których każdą książkę należy zszyć ręcznie, już dawno minęły. Po części to prawda, ale nadal wykonuje się ręcznego szycia opraw książek, mimo że mamy do pomocy specjalistyczne maszyny. Osoba, która jest za to odpowiedzialna, to technik procesów introligatorskich. Do jego zadań należy przygotowanie wkładów książkowych do oprawy twardej, ręczne szycie kompletów składek do oprawy miękkiej oraz wykonywanie opraw książkowych przy użyciu narzędzi i urządzeń introligatorskich. Technik procesów introligatorskich zajmuje się również wykonywaniem takich wyrobów jak klasery, ozdobne opakowania i futerały, jak również zabezpieczaniem starodruków, zniszczonych kart czy opraw książkowych. Technik procesów introligatorskich to po części zawód artystyczny, a więc potrzebna jest wyobraźnia artystyczna i zamiłowanie do książek. Potrzebne również są takie cechy jak opanowanie, spostrzegawczość, cierpliwość, pracowitość i systematyczność. Potrzebne są również umiejętność koncentracji, podzielności uwagi, szybkość organizacji, jak i umiejętność analizy sytuacji i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Dyskwalifikujące z zawodu są wady wzroku niepodlegające korekcji szkłami, daltonizm, niesprawność rąk lub nóg, a także alergie na kurz, środki chemiczne i kleje. Niewskazane są również zaburzenia narządu słuchu, układu nerwowego, wady serca, a także niska kondycja fizyczna. Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w otoczeniu kurzu oraz oparów środków chemicznych i klejów. W zawodzie tym wyznaczono dwie kwalifikacje zawodowe. Pierwsza to realizacja procesów introligatorskich, a druga to planowanie i kontrola produkcji poligraficznej. Obie te kwalifikacje można zdobyć w 4-letniej szkole technikum lub na odpowiednich kwalifikacyjnych kursach zawodowych. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika procesów introligatorskich. Przychodząc do pracy, patrzę, co drukarz robi, co on dla mnie przygotował, bo szczerze mówiąc, moja praca zaczyna się dopiero wtedy. Mamy wydrukowaną książkę, jest osoba, która kroi tą książkę tak jakby na kartki. Następnie kartki nakładamy na maszynę, która kompletuje nam z poszczególnych kartek, kompletuje nam blok książkowy. Ten blok książkowy później jest przenoszony do oklejarki. Przy oklejarce czeka na nią zbigowana okładka i blok książkowy jest wklejany w okładkę. No i wtedy powstaje książka, którą wystarczy tylko dociąć do formatu. Są książki, które są w oprawie tak zwanej szytej. Jest to dużo bardziej pracochłonna i droższa oprawa. Są maszyny, które wykonują takie prace, ale często jeszcze w dzisiejszych czasach można spotkać firmy, które robią to ręcznie, tak zwaną manufakturą. Podstawą introligatorni, jeśli chodzi o książki i broszury, jest maszyna zbierająca, kompletująca daną książkę lub broszurę. Jeśli jest to broszura, czyli praca szyta zeszytowo, więc wtedy jest to maszyna, która kompletuje składki, bo broszura składa się z składek. Najmniejsza liczba stron broszury to jest 4. Następnie z składarką zszywarki, która po prostu zebrane składki zszywa dwoma zszywkami i łamie na pół. I to jest już przygotowane do wycięcia. Jeśli chodzi o książkę, to najpierw jest użyta ta właśnie zbieraczka, żeby zebrała nam poszczególne kartki książki. Jest wtedy blok książkowy. Bigówka, która biguje okładkę, tworzy tak zwane kontrbigi. Następnie oklejarka, która klei tą książkę. No i gilotyna, która ją docina do formatu. Oprócz tego mamy jeszcze maszynę tak zwaną falcerkę, która już pojedyncze kartki jest w stanie nam połamać na przykład na 3, na pół. To służy do łamania ulotek albo listów na przykład, które są wkładane do koperty. Osoba, która chciałaby pracować jako introligator, musi być spostrzegawcza, dlatego że bardzo często od introligatora zależy wychwycenie jakiegoś błędu, który no, niestety gdzieś powstał wcześniej. Na przykład ktoś przy składzie pomylił się ze stroną. No, trzeba też uważać na to, żeby właśnie w momencie kompletowania książki, żeby czasem jakiejś kartki nie zabrakło, bo później możemy mieć nakład 1000 książek bez jednej kartki. Także na pewno spostrzegawczość, na pewno właśnie trzeba też być troszeczkę sprawnym, jeśli chodzi o manualne rzeczy, dlatego że przy każdym składaniu książki, każdy stos kartek trzeba dobrze napowietrzyć. Praca na dziale introligatorskim jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ bardzo często spotykam się z rzeczami, które w ogóle tak jakby na pierwszy rzut oka w ogóle mnie nie interesują, ale klient zamawia książkę na przykład na temat, nie wiem, życia słoni
i mogę sobie poczytać o tych słoniach. I bardzo często jest tak, że coś, czego w ogóle kiedyś nie widziałem, w pewnym momencie bardzo mnie zaciekawia i gdzieś dzięki temu, że tu pracuję, mogę po prostu poczytać, dowiedzieć się czegoś więcej później już poza pracą.